Panie Zbyszku, dzisiaj wewnętrzny turniej Limanowskiego Klubu Karate Kyokushin. Tak, witam bardzo wszystkich serdecznie. Tak, raz do roku rozgrywamy, to już jest piąta edycja Ligi Limanowska Liga Ikona Kamura. Celem tej ligi jest współzawodnictwo sportowe z klubu, a następnie wyłonienie kolejnych zawodników, którzy biorą udział w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, turniejach. To jest właśnie tego na celu. No właśnie, ilu zawodników udało się tutaj dzisiaj na starcie zgromadzić? No w dniu dzisiejszym było zgłoszonych do 12 roku życia, bo to byli ten dziedzin 115, ale ostatnimi czasy trochę się wykruszyło ze względu na chorobę, która chyba panuje wszędzie. I do ostatniego dnia, w dniu wczorajszym, jeszcze zrezygnowało 8 osób. Turniej wewnętrzny, ale nagrody bardzo okazałe, medale i puchary. Tak, i to by nie było możliwością, gdyby nie firma Novi, która nas wspiera, szczytne idee, cele. I to dzięki właśnie firmie Novi, Andrzejowi Kędroniowi oraz Grzegowi Śpieczekowi jest to możliwe, że takie nagrody są bogate właśnie w puchary. Niech dzieciaki mają docenieni, że dali z siebie dzisiaj wszystko. Antek, ja Ciebie chciałem zapytać o te zakończone Mistrzostwa Europy. Jak Ci poszło? Bardzo dobrze, było na bardzo wysokim poziomie i ostatecznie zająłem trzecie miejsce. Miałem dwie walki. Jedną wygraną z Ukraińcem, drugą miałem przegraną z Polakiem, którym walczyłem w innych zawodach. I tak zająłem trzecie miejsce. Właśnie, a dzisiaj taki macie wewnętrzny trochę turniej. Jak traktujesz to poważnie jako zawody, czy raczej tak troszkę rekreacji? No tak trochę, że tak na sparingi, bo to nie są jakieś u nas piąta liga, nie jest jakaś taka, jak dla mnie taka, no ważna jest, ale takie przyszłem tu coś zabawić, jakieś fajne zrobić akcje. I... Tymek, niedawno zakończyły się Mistrzostwa Europy, jak tam twój występ wyszedł? Pierwsza walka super poszła, walczyłem z moim kolegą z karate, druga niestety już troszkę słabiej, walczyłem z zawodnikiem z Łotwy. Właśnie, a dzisiaj te zawody, czym one są dla ciebie? Traktujesz to jako sparing, czy poważnie trzeba podchodzić do takich zawodów? No wiadomo, trzeba się przygotowywać, ale akurat te były dla mnie taką zabawą. No i właśnie, widziałem przed chwileczką twoją walkę, wygrałeś, ten cios bardzo ładny. Tak, no zdarzają się takie ciosy, no i czasem się wygrywa, czasem przegrywa. Chcę z tego miejsca podziękować wszystkim z okazji wszystkiego świąt, Bożego Narodzenia, Nowego Roku, no i redakcji 28, która zawsze nas mile i serdecznie wspiera.